Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Z tej strony TechSerdy, ja dzisiaj wlatuję kolejny film z waszej ulubionej serii, w której wam pokazuję konfig od danego proplayera, youtubera czy też streamera w CSGO. W komentarzach prosiliście o strollowanego, dlatego taki film się pojawia na kanał. Jak dobrze wiecie, napiszcie kogo cennego byście chcieli, aby pojawił się w tej serii, a ja wtedy dla was taki film postaram się nagrać jak najszybciej. Jeszcze na wstępie prosimy was o wejście właśnie na mój kanał Twitch, do którego macie link w opisie, bo często się jakieś tam właśnie streamy pojawiają, więc jeżeli byście chcieli mi tam widzieć na żywo, no to zapraszam, dajcie followa, z góry dziękuję i myślę, że już bez żadnego przedłużenia zapraszam was do odcinka. Więc na sam start zajmiemy się celownikiem, jaki ma strollowany, więc po prostu musicie sobie wejść do opisu tego filmu i stamtąd skopiować kodzik właśnie do tego celownika i później z takim celownikiem sobie wędrujcie do menu ustawień, gra, celownik, udostępnij lub importuj, dajcie właśnie tutaj sobie ten kodzik, dajcie importuj i gotowe. Też warto wspomnieć o grubości celownika w AWP od strollowanego, więc ona właśnie wynosi tutaj 2, tak dosyć troszeczkę inaczej, bo zazwyczaj wszyscy grają na 1 i po prostu oczywiście macie komendę w opisie filmu i wystarczy, że ją sobie wklepiecie do konsoli i będziecie mieli taką samą grubość celownika jak strollowany. Teraz sobie przejdźmy do wymodela rozchudu, jakim posługuje się strollowany, więc po prostu musicie sobie tak samo jak z celownikiem przejść do opisu tego filmu i stanowić po kolei skopiować komendy właśnie do konsoli w CSGO. Teraz sobie przejdźmy do czułości myszy strollowanego w samej gierce, więc ona tutaj wynosi 1.30, czułość powiększenia 1.0 oraz w myszce ma 800 dpi. Są to dosyć stare informacje, więc jego aktualna czułość może się troszeczkę różnić od tej, którą wam teraz pokazuję na tym filmie. Więc jeżeli widzieliście gdzieś na streamie właśnie, jak sobie tam gdzieś zmieniał tą czułość, po prostu pokazywał, to dajcie znać w komentarzach, jak wtedy taki mam komentarz przypnę bądź serduszkuję, żeby po prostu wszyscy ludzie widzieli, jaką ma aktualną czułość. Ale oczywiście też może być tak, że to jest jego aktualna czułość, że nic nie zmieniał, choć w to wątpię, bo to naprawdę są dosyć stare informacje. I na sam koniec przejdźmy sobie do ustawień graficznych od strollowanego, więc one wyglądają tutaj w ten sposób. Tryb kolorów ma ustawiony na monitor komputerowy, jasność 100%, poparcie ekranu 16:9, rozdzielczość 1920x1080, tryb wyświetlania pełny ekran, opcje oszczędzania energii to ma wyłączone, ogólna jakość cieni to ma ustawione na bardzo niską, szczegóły modeli tekstur to ma ustawione na niskie, strumieniowanie tekstur to ma włączone, szczegóły efekt to ma ustawione na niskie, detale shadera niskie, zwiększ kontrast graczy to ma włączone, renderowanie wielorodzeniowe to ma włączone, tryb antyleasingu ma ustawione na żaden, antyleasing effects ma wyłączony, tryb filtrowania tekstur dwuliniowe, czekaj na synchronizację pionową to ma wyłączone, rozmycie wyłączone, tryb trzech monitorów to ma wyłączone i użyj uber shaderów to ma włączone. I to tyle, co chciałem wam pokazać w tym odcinku. Bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że film wam się spodobał i co najważniejsze przydał i teraz już macie konfig od strollowanego. Jeszcze na końcu tego filmu prosimy was o zostawienie łapeczki w górę, zdania subskrypcji na kanale, bardzo mi to by pomogło w rozwoju kanału, z góry dziękuję i już myślę, że bez żadnego przedłużania kończymy ten film, więc dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do następnego razu, cześć!